Hej, dziś zaczynam serię kilku kolejnych filmów z remontem kuchni, a będzie się działo, bo zacznę od wzburzenia tej ścianki i powstanie w ten sposób takie dużo większe pomieszczenie. Oprócz tego wymiana podłóg, szpachlowanie, malowanie, hydraulika, elektryka, wymiana mebli i dużo, dużo innych prac, także będzie się działo, zaczynamy! Partnerem technologicznym mojego kanału jest Bosch Professional, który wspiera moje prace profesjonalnymi elektronarzędziami. Przypominam też o rabacie do końca roku na produkty LED Labs z kodem MARIO2023. Jeśli jesteś stałym bywalcem tego kanału, to być może widziałeś tą kuchnię w innych filmach. Kiedyś zakładałem tu szafki, montowałem domofon czy układałem panele. Kuchnia z pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, wtedy była pewnie marzeniem wielu rodzin, piekarnik, indukcja, ładne, porządne meble, zmywarka. No czasy się zmieniają, wszystko się starzeje, psuje. Poza tym przestrzeń, no właśnie, modne, ale i pewnie wygodne są duże otwarte kuchnie z jadalnią i tu jest możliwość zrobienia takiej, ponieważ obok jest w zasadzie mało użytkowy pokój, służył raczej jako przechowalnia dziecięcych zabawek, suszarnia dla ubrań i odkładania tego co niepotrzebne. Okej, zacząłem od wyniesienia mebli i tu mimo upływu lat to są one w całkiem dobrym stanie. Także porządnie zrobione meble powinny wytrzymać 10-15, a może i więcej lat. No takie ze sklejki z marketu pewnie by nie dotrwały. Dolne szafki na razie zostawiłem, nie przeszkadzają i trzeba będzie coś jeść, ukroić chleb, ugotować czy pozmywać. Tym bardziej, że w domu są dzieci. Zacznę od największego bałaganu, czyli zburzenia tej ściany. No właśnie, remontowy bałagan potrafi każdego doprowadzić do szału. Postaram się jak najbardziej ograniczać rozprzestrzenianie pyłu po wszystkich pokojach. Zakleiłem otwory wejściowe. Otworzę okno, żeby trochę tego pyłu uciekało na zewnątrz. Sąsiadom na okna. Trochę BHP, żeby nie było. Młot w rękę i jedziemy. Ścianka oczywiście działowa, także można burzyć, choć jeśli nie masz doświadczenia i wiedzy, to lepiej zawsze skonsultuj takie prace z kimś, kto ma pojęcie, bo nie zawsze musi być tak, jak ci się wydaje. Murowane z pojedynczej cegły kładzionej w poprzek, także młotem idzie to szybko i bez większego wysiłku. Takie burzenie to sama przyjemność, gorzej niestety ze sprzątaniem i wynoszeniem. O ile zburzyć można w 20 minut, to sprzątanie do worków i wynoszenie zajmie z pół dnia. I tak dobrze, że to raptem kilka schodów, bo zdarzało mi się nieraz znosić z czwartego piętra albo wozić windami, współczuć tylko lokatorom. To jest jednak duża różnica w remontach domków na działce, a blokowiskach czy kamienicach. Oprócz tej ścianki działowej poszerzę wejście do przyszłej kuchni, która stanie się otwarta. Do zburzenia mam kawałek między drzwiami oraz nad nimi na wysokości jednej cegły. Skułem tynk i delikatnie resztę tak, żeby nie spadła mi cała ściana od sufitu. Co do gruzu miałem dwa wyjścia, albo zamówić od razu 3-metrowy kontener, albo popakować w worki i wystawić na podwórko, zamówić później kontener 5-metrowy, bo odpadów remontowych będzie jeszcze dużo i żeby dwukrotnie nie płacić, dlatego kontener przyjedzie większy pod koniec remontu. Na co zwrócić jeszcze uwagę przy wyburzeniach oprócz BHP? Mieć też trochę wyobraźni, na przykład mocno uderzona cegła może polecieć i rozbić szybę. Uważać też trzeba na przewody, alarmy, dlatego warto wcześniej zaplanować pracę. Wiszące cegły są w poziomie, na razie trzyma je tynk i nie spadną. Zagruntowałem je kapkiem. Wcześniej już zamówiłem dwutełownik stalowy o rozmiarach 12x6 cm, długości 250 cm. Miał on być tak w ogóle do domku letniskowego, ale idealnie pasuje do kuchni. Pomalowałem go dwukrotnie farbą na rdze. W międzyczasie zdjąłem czujki, żeby nie przeszkadzały i przerobiłem instalację alarmu. Przykleiłem kawałek płyty, aby zabezpieczyć belkę przed wypadnięciem i wrzucam ją w wykute szczeliny. Oczywiście farba wyschła. Tu mam taką ciekawą młotowiertarkę na SDS, ale nie tylko, bo można zamontować również końcówkę sześciokątną, na przykład od takiego tradycyjnego mieszadła. Wkładamy, zakręcamy i możemy mieszać. Wiertarka ma swój system One Chuck, który umożliwia zakładanie końcówek SDS Plus, cylindrycznych i sześciokątnych oraz pasuje do niej system odsysania GDE18V16, ale to już przetestuję przy montażu sufitu. Oczywiście nie używałbym takiej wiertarki do mieszania dużych wiader kleju, ale małe porcje czy farby to bez problemu. Urobiłem trochę kleju i narzucę tam na cegły.
Na cegły, na belkę nie chodzi o to, że klej jest taki super, że przyklei ten kilkudziesięciokilowy dwuteownik, tylko wypełnienie szczeliny. Tak będzie łatwiej niż później miałbym upychać po podparciu. A tak klej nałożony, podnoszę belkę, podpieram cegłą, wyrównuję i klinuję. Podobnie z drugiej strony, tylko zaklinowałem kantówką. Klej się wyciśnie, nie będzie żadnych szczelin, tylko solidne podparcie. Dwuteownik jest w poziomie, podmurowałem z dwóch stron na klej i cegły, zostawiam do związania. Belka osadzona, biorę się teraz za zrywanie podłóg. Na dolnej kondygnacji, jak dobrze liczę, to są trzy typy podłogi: deska, płytki i winyle. W planach jest nowa, taka sama podłoga we wszystkich pomieszczeniach. Co to będzie, zostawię na razie dla siebie. Jedyne, co mnie trochę przeraża, to różnice poziomów i równanie tego, ale póki co tym się nie przejmuję, zobaczymy później. Zerwałem i wyniosłem deskę, następnie skróciłem blat roboczy z szafkami i urządziłem taką polową kuchnię w salonie. Chciałem przesunąć resztę mebli, żeby skuć płytki ze ścian i tu na przyszłość nauczka, żeby nie łapać za rączkę piekarnika. Na szczęście do wyrzucenia. Zerwałem też winyle. Bateria załadowana i skuwam płytki. Jak widać, słabo się trzymają i łatwo idzie. Klej odparza od ściany, ale mimo wszystko trzymały 15 lat. Tylko znowu kurzu, brudu, pyłu i gruzu po pachy. No cóż, inne pokoje pozamykane, ale i tak będzie się nosić. Natomiast codziennie po pracy sprzątam i myję podłogi w zasadzie na bieżąco i ten porządek póki co jest nawet utrzymany. Okej, większość prac rozbiórkowych mam zrobione i teraz, żeby oddzielić tą część kuchni kurtyną, to obrobię wokół najpierw to przejście. I tak, tą belkę o ścieżnicy zostawię, obrobię ją wokół. Natomiast ta druga będzie zerwana, tak żeby zlicować się z tą ścianą. I powstanie narożnik. No dobrze, jak sobie z tym poradzę? Ta część belki ma być schowana i wyrównana ze ścianą, dlatego najpierw zagruntowałem dwukrotnie szczepnym po to, żeby stworzyć podłoże pod gips, bo samą belkę tak zagipsować to raczej nie wyjdzie. A i przy okazji zrobiłem szybki test, szpachlowanie na gołej belce i z gruntem szczepnym. Po wyschnięciu z surowej belki gips sypie się płatami, z zagruntowanej też odparza, ale lepiej związał z podłożem. Z drugiej strony jest narożnik, belka o ścieżnicy schowana jest około kilka milimetrów i tu wyrównam tak, że nałożę klej montażowy z tuby. Przy okazji polecam wyciskacz akumulatorowy, odkąd go używam, to zapomniałem o tych ręcznych. No tylko trzeba nabrać trochę wprawy i bardzo przyspiesza i ułatwia pracę. Pozostały mi w piwnicy kawałki cienkich płyt budowlanych i wykorzystam do obróbki. Tu akurat z dwóch 4 mm da radę tak przykleić jedna na drugą, że zrównam się z narożnikiem ściany. Płyta jest wysunięta ponad ten rant ościeżnicy, wcisnąłem tam placki, może bardziej stożki Geoflixa, jest to klej do płytek wysokoelastyczny, na tą płaską część klej montażowy i przyklejam płytę. Chodzi o to, by w narożniku wypełnione było klejem i płyty skleiły się razem, a całość przymocowana montażowym do belki ościeżnicy. Docisnąłem poziomicą, w zasadzie powinno być równo i w pionie, jeśli belka była dobrze osadzona. Sprawdziłem też kąty, żeby to na oko dobrze wyglądało, a nie było przekoszone. Obróbkę dwuteownika zrobię płytami GK. Najpierw skleiłem kawałki karton gipsu i przyklejam do dwuteownika na klej montażowy i tak w kilku miejscach. Będą to takie dystanse, do których przykleję pasek płyty. Muszą być schowane głębiej o około 2 cm niż tynk na ścianie. Następnie zmierzyłem długość i szerokość wykończonego słupka i dociąłem pas płyty gipsowej. Zaznaczam nożykiem, nacinam pod poziomicą, łamię i odcinam z drugiej strony. A mówię o tym, bo to może twój pierwszy film z remontami, kto wie. To będzie płyta na spód, a więc na metalową belkę dałem klej montażowy i dociętą płytę. Klej gęsty to coś w stylu mamuta, T-rexa, wszystko jedno i to samo. Płytę ustawiam równo z tą pionową i mniej więcej do tynku. Mówię mniej więcej, bo tynk nie jest równy, no trzeba jakoś to wyśrodkować, zgubić z jednej i drugiej strony. Podparłem do związania, klej niby trzyma, ale nigdy nie wiadomo. Zmierzyłem, jaką dociąć płytę, oczywiście z luzem, dociąłem i sprawdziłem, czy pasuje. Nakładam teraz klej gipsowy na te kawałki płyt, tak żeby po przyklejeniu ładnie się rozpłynął pod płytą i dobrze ją trzymał. Przyklejam płytę, dociskam podkątownik oraz poziomicę. Patrzę w pionie i w poziomie na całej długości, czy jest linia. I tak samo zrobiłem z drugiej strony. Po
Po wyschnięciu gipsów i klejów fazuje tynk, jak również płyty, po to aby masa szpachlowa mocniej trzymała się krawędzi tych materiałów. To kolejny szybki teścik, zakleiłem gipsem cięte płyty bez fazowania oraz sfazowane, krawędzie były zagruntowane. Po wyschnięciu te sklejone, fazowane płyty potrząsam, uderzam, coraz mocniej. I dopiero przy łamaniu pękło, ale nawet nie w miejscu szpachlowania. Cięte, proste krawędzie wstrząsy wytrzymały, ale puknięcie już nie. Dlatego też fazuję tynki i płyty oraz gruntuję. Powierzchnia wiązania jest większa, a siły naprężeń bardziej rozłożone. Skułem też w miejscu, gdzie była ścianka, bo są różne grubości tynku. Poszerzyłem i później wyrównam. Tak samo z drugiej strony był widoczny garb, który podkułem. Trzeba mieć trochę wyobraźni i dostrzegać, co może przeszkadzać w szpachlowaniu i źle później wyglądać. Tapetę, pierwszą warstwę zerwałem, drugą namoczyłem, odczekałem i zdarłem szpachelką. Zmiotłem z tego luźnego tynku i pyłu. Usunąłem stary przewód włącznika światła, pozbyłem się odstającej belki ościeżnicy. Zagruntowałem cegły, tynk i cięte krawędzie płyt. Zostawiłem na kilka godzin, żeby to sobie związało. Będzie dużo lepsza przyczepność dla gipsu. Następnie urobiłem kleju gipsowego, narzucam w te dziury i wyrównuję szeroką pacą. Czemu klej gipsowy? Równie dobrze mógłby być gips szpachlowy czy tynk gipsowy. Generalnie na takie dziury wykorzystuję materiały, że tak powiem, z worka. Na pewno nie nadają się do tego gładzie z wiaderka. A tak to zależy chyba od preferencji. Ja ogólnie jestem przekonany do kleju gipsowego na takie większe ubytki. Staram się narzucać i podklejać dodatkowo płyty i stary tynk. Ściągam pacą i lepiej niech będzie wgłębienie niż za grubo, bo później będę jeszcze wygładzał. I chodzi o to, żeby ten twardy klej nie przeszkadzał przy szpachlowaniu gładzią. Tu wyrównałem łatą. No i zakleiłem resztę dziur. Do szpachlowania preferuję takie pace fasadowe, lepiej mi się nimi robi niż tradycyjnymi. Te są akurat marki Motif. Co z tą belką, którą zagruntowałem szczepnym, nałożyłem, ale tym razem wzmocnioną masę dołączeń, wtopiłem szerszą siatkę i wyrównałem. No ufam, że gips dobrze zwiąże ze szczepnym, siatka dodatkowo zabezpieczy przed pęknięciem na połączeniu belki ze ścianą. Z drugiej strony, gdzie płyta budowlana łączy się z narożnikiem, nałożyłem tą samą masę i wtopiłem fizelinę. To wydaje mi się będzie lepszym rozwiązaniem niż siatka, ale ogólnie to też jest kwestia wyboru. Równie dobrze może i bez taśmy, nic by w tej sytuacji nie pękło. Z drugiej strony skułem i usunąłem do cegły. Następnie zagruntowałem. Po związaniu pierwszej warstwy kleju wtopiłem jeszcze fizelinę na łączenia płyt na masę dołączeń. Czy to konieczne? No teoretycznie płyta przyklejona, zagruntowane, zaklejone wokół klejem i nie powinno nic pękać, ale mam fizelinę, mam gips dołączeń, także zrobiłem jak zrobiłem. Listwy narożnikowe służą do zabezpieczenia i wyprowadzenia ładnego, prostego narożnika. Na co kleić? Gips, gładź z worka, klej gipsowy, masa dołączeń. Nie ma w zasadzie wielkiej różnicy. Ja wolę na twardsze, mocniejsze gipsy, na przykład klej. Z tym, że z tym klejem gipsowym też może być różnie, powinien mieć gładszą konsystencję. Przykładowo z Doliny Nidy klej T nie nadaje się, gdyż ma dużo piasku i to później przeszkadza przy finalnym wygładzaniu. Wiecie, tyle jest tych mas szpachlowych na bazie gipsu i najbardziej uniwersalne to są workowe gipsy szpachlowe, które nadają się do gładzi, szpachlowania, klejenia narożników oraz nałączenia płyt z użyciem taśmy. Także zamiast cudować, to najlepiej wziąć taki start plus finish i nie kombinować. Profile docinam na wymiar, wtapiam i ustawiam pod poziomicę. Wcześniej kleiłem tu płyty, także pasują jak ulał. Warto tylko zwrócić uwagę, żeby były lekko w kącie ostrym, nie rozwartym, żeby ramiona nie wychodziły spod gipsu w czasie szpachlowania. No i nie nakładać tego gipsu za grubo, nie falować tą szpachelką, tylko ściągać po rancie i ścianie. Będzie później jeszcze finalne gładzenie szerszą pacą. Puściłem laser równo z wklejonymi narożnikami i zaznaczyłem, żeby dociąć płytę. Przykleiłem, wyrównałem, w międzyczasie skuwałem płytki z podłogi, kleju nie będę ruszał, bo dobrze trzyma i już mam dość hałasu i tego całego kucia. Ok, nie zanudzam już szpachlowaniem, wypełniłem dziury, wykończyłem narożnikiem, wtopiłem fizelinę na łączenie i wygładziłem na raz. No dobrze, to teraz elektryka, prąd nie tyka, a że nie jestem elektrykiem, to różnie może być. Od czego zacząć? Najlepiej od rozplanowania, gdzie mają być punkty światła oraz gniazdka. I tu wstępnie mam zaznaczone, gdzie jest lodówka, piekarnik,
okap, płyta indukcyjna, pozostałe gniazdka też do czajnika czy innych urządzeń kuchennych. I czekam jeszcze na stolarza, żeby ustalić dokładniejsze położenie gniazdek, ale tak wstępnie mogę zacząć działać. Elektryka cała do wymiany i na ten moment zacznę robić bruzdy w ścianach pod przewody. Na początek pozioma szczelina wokół całego pokoju 30 cm pod sufitem. Wyżej gdzieś tam jest stara instalacja, na razie jej nie odłączam. No tylko żeby przypadkowo nie uszkodzić, to sprawdzać będę na bieżąco detektorem. Tutaj od narożnika, gdzie zabudowałem belkę 85 cm w lewo, przebije się na drugą stronę do korytarzyka i przewody polecą do skrzynki. Nie mam bruzdownicy, ale wykorzystam przystawkę do szlifierki GWS-180LI oraz odkurzacz akumulatorowy, tarcza diamentowa Expert Multimaterial. Założyłem tarczę, otwieram osłonę, odchylam zaczep i montuję szlifierkę razem z osłoną. Jeśli coś nie pasuje, to należy ustawić osłonę szlifierki. Zamykam. Mamy regulację głębokości cięcia, podłączam odkurzacz i oto taki prosty, w pełni akumulatorowy zestaw do cięcia płytek, betonu i innych materiałów. Szczególnie ciekawy jestem, czy sprawdzi się z gresami, ale to może innym razem. No dobrze, odpalam odkurzacz i szlifierkę. Jak widać, rura trochę za krótka, żeby ciąć przy suficie. No cóż, można chyba dokupić dłuższą i tniemy. Generalnie idzie gładko i szybko, całkowicie bezpyłowo może nie, bo czasem coś tam sobie sypnie, ale wiadomo, co działoby się bez takiej osłony, także nie ma co narzekać. Okej, tutaj mam grubo tynku oraz cegłę, szlifierka bardziej przydałaby się przy ścianach betonowych. W mojej sytuacji wystarczy młot z przecinakiem, nie wykuję tak równiutko, ale przecież nie ma potrzeby, a to co bym przyciął, to i tak trzeba by później wykuwać. No cóż, zostawiam na razie to wykuwanie, to już w następnym odcinku, gdzie będzie elektryka, sufit, być może hydraulika, tak żeby mieć pokończone te prace instalacyjne. Staram się dbać o porządek, codziennie po pracy myję podłogi, schody, a po zerwaniu płytek położyłem w przedpokoju wykładzinę PCV, żeby nie nosiło się po wszystkich pokojach. Mam małe dzieci, które biegają w skarpetkach, później po łóżku i nie będziemy ich non-stop pilnowali, gdzie mają chodzić w butach, a gdzie na boso. Kuchnię po obróbce przejścia zakleiłem grubą folią. I tu mam kurtynę przeciwpyłową 120 x 220 cm, którą też przyklejam do ścian razem z tą żółtą folią. Taśma jest mocna, powinna trzymać, ale później jeszcze połapię takerem, bo wszystko wokół to płyty gipsowe. No tylko zorientowałem się, że do góry nogami zawiesiłem tą kurtynę, odkleiłem i przykleiłem jeszcze raz. Taki bajer, ale sądzę, że przydatny przy remontach, na przykład podczas szlifowania ścian. Tutaj nie wiem, czy na ten moment sprawdzi się, bo sporo jeszcze wnoszenia materiału, wynoszenia, kręcenia się w kółko, ale zobaczymy, można zwinąć w rulon, a zakrywać przed pylącą pracą. Zamówiłem też kontener, bo jednak pójdą pewnie ze dwa i z dotychczasowej pracy było 6 metrów sześciennych poremontowego gruzu i innych materiałów. I to na razie tyle z tej pracy, początki są przyjemne, bo tanie, nie liczyłem nawet materiałów, bo większość produktów zostało mi z poprzednich prac. Chodzi o gipsy, klej gipsowy, cementowy, montażowy, grunt zwykły, szczepny, narożniki. W przybliżeniu kosztowałoby to około 300 zł. Ale żeby nie było tak kolorowo, to kontener 1000. No cóż, będzie i tak dużo więcej. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.